witamy wszystkich, jest godzina 10, chyba 2. Spędziłem Budapeszta, zobaczymy jak to dzisiaj polata. Troszkę się już podnoszą. Zespołowo. W gemniku nic nie zostało. Pokażemy. On się normalnie z telefonem. Syf, jeszcze raz syf. Panowie, nie sprzątam. Jeszcze z tydzień dopiero zacznę sprzątać. Tutaj murzyny czekają na oblot. Tam jest parę sztuk połapanych. Ktoś tam pisał, ile sprzedałem. 150 gołębi sprzedałem. Miałem to policzyć. Ale nie mam czasu na liczenie. Oblot lekki. Wczoraj film wrzuciłem z lotu. Z katastrofy. Mocny deszcz złapał. Ale panowie, coś głosu nie było. Niektórzy nie mogli odtworzyć filmu. Skasowałem go, jeszcze raz go wgrałem i dopiero dzisiaj wskoczył, bo długo go wgrywał. Nie wiem dlaczego. Może długi film i dlatego. Brakowało wczoraj 16 gołębi, 20 dotarło, tak jak widzieli, zobaczycie na filmie pocztowych. Stałem przed 10, zerknąłem w okno, coś tam siedzi w kracie, już były 6 sztuk, jest czerwony, jest czarny, jest, zaraz pokażę. Wpuszczę je, bo pewnie chcą pić. Nie wiem, o której przyleciały. Wczoraj tych gołębi nie było. Straszny deszcz ich trafił. I gołębie wszystko wracało praktycznie z Braniewa, czyli z tamtego kierunku. A dlaczego? Bo loty były. Dużo gołębi szło na Braniewo o tej godzinie. Gołębie praktycznie szły na własną rękę pocztowe. Przetarły się bardzo mocno. Dzisiaj miałem im lot robić. Ale to nie ma sensu, panowie. Zobaczcie. 6 sztuk było, jak podchodziłem przed chwilą. Czarny jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest młodziak późny taki. On jest bez obrączki. Ale jest. Wszystkie są na tych moich skówkach. Jest 6 sztuk. A Budapeszty, proszę państwa. Nie ma już ich. Nie ma ich na niebie. Zaraz je znajdę. Zginęły. Dobra, wejdę w wodę. 11. O, tutaj są. Nie, nie są dzisiaj wysoko. Nie są wysoko dzisiaj. Ale wszystko zespołowo chodzi. 11. Dwie puszczone. Zobaczymy, ile to dzisiaj wylata. Gołębnik jest pusty. Pozdrawiam wszystkich, panowie. Serdecznie z Elbląga. Zaciąg jest zaciągnięty. Jeden. Tak to wygląda. Kto wiedział, że tak będzie padało, to bym na pewno ich nie dał. I mój błąd, że dałem w tamtym kierunku. A gołębie pocztowe z lotu leciały na Braniewo, pasłęk. Pewnie się zabrały. W Budapeszcie już mocno wyrobiłem. Wiaterek jest i jest chłodno. Nie chodzą mi się wysoko. Chodzą wyżej. O, tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 12 bardzo wysoko. To są gołębie takie, że potrafią latać. Trzeba nimi dobrze pokierować. Berlinka ciekawa, o której spadnie. Ona jest na trzech piórach, dlatego może. Dobra, panowie.
panowie, wpuszczę tamte gołąbki, dam pauzę, zobaczymy, o której to siądzie. Nie będziecie długiego filmu, bo to bez sensu. Coś tam świrują, nie można powiedzieć. Wiatr jest lekki, będą miały ciężej dzisiaj mają. I chłodniejszy. Dobra, pauzujemy. Panowie, po jakimś czasie byłem po karmę. Jest kolejne. Są kolejne dwa postowe. Czerwony i ciemny. Chodź, 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 chodź. 11 z groszami. Jeden na pewno. Akurat przypadkowo miałem im dać karmę. Jest pocztowy. Dwa chyba były. Klepie, jak się cieszy. Czerwony. A małpy moje tutaj, panowie, jeszcze chodzą. Jest 11:27. Nic jeszcze nie usiadło, prawdopodobnie, bo nie widziałem, byłem w karmy. I akurat zacząłem pocztowego. Chodź, 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 chodź. Niech usiądzie. Usiadł tutaj. Jest. Zmęczony. Późny, młody, bez obrączki. Mam trzy gołębie bez obrączki. To te bez obrączki, trzy sztuki są. Co z tego, że wrócił, jak on się na loty nie nadaje, bo jest bez obrączki. Ale będzie latał. Gołębie nadal chodzą. Dwa widzę, nie jeden jakiś zjeżdża. Po 20 którejś minucie. O, już usiadł ten czerwony. Nie. Jeszcze 9 sztuk brakuje, panowie. Skakuje. 6 było, teraz jest 7. Może się poschodzą. Nie chcę wskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Jeszcze wyżej tam daje. A te sześć tutaj gdzieś. Nie widać, bo one jeszcze wyżej chodzą. Skoczył? Skoczył, panowie. Było 6, jest 7. Od razu do żarcia, zobaczcie. Pozostawiłem jedzenie, ale wody nie ma. Czarny raz, czerwony 2, groszek 3, 4, 5, 6, 7 sztuk jest. Brakuje 9 jeszcze. Dobra, panowie. Olikaczki, zobaczcie. Poszły 4 sztuki. Przybliżymy. O, jak dają? Ola, twoje kaczki zobacz. Nad gojemnikiem. Zobacz. Oli, kaczki jak dają. Ona to Basia z tymi kaczkami. 3 wczoraj złapałem, amputowałem. Jeszcze jest parę sztuk. Ale zasuwają jej kaczki. Dobra, panowie, pauza. Panowie, pozamykałem. 7 sztuk, brakuje 9. Zobaczę w Passacie, która godzina. Ale tak Budapeszty poszły, że ich prawie nie widać. Zaraz pokażę. 35
35 minut chodzę. 11:35. To ujrzysz. Was zjeżdżają już. Bardzo ładnie dają. To jak zjadą, to zaraz je wyłapię. Ale mam jeszcze do spierzenia. Tam młody jest na wam, widzę. Zjechały. Miedziany jest jeden na 100%. Krawacik ma. Tatuś w ogóle nie lata. Dziesięć 5 minut już udają. Nie mają zamiaru zejść. Ale nie odchodzą, to dobrze, nie odchodzą na razie. Ja tu są. Dobra, panowie, pauzujemy. Nic niżej nie ma, dwa tylko zeszły. Zobaczcie. Po 35 minucie dwa gołąbki zeszły. Jeden przez siatkę wskoczył. A świry dają pusztowi, jeszcze nie widać. Może ktoś jeszcze dojdzie w ciągu godziny. Ładnie pracują. Co tu mówić, panowie? Jutro z ciekawości, albo dzisiaj postaram się zliczyć. Tam ponad 200 ich jest. Ile dokładnie? Pracuje ich na niebie. Dobra, panowie, jaszą konik lata. Tu gdzieś przeleciał sobie. A one poszły aż tam, w tej czarnej chmurze. Nie widać, ja ich słabo widzę. Gdzieś nad sąsiadem. Minął dłuższy czas. Nie mogłem ich w ogóle znaleźć. To są tutaj. Na przybliżeniu. Tak jest bez przybliżenia. W tej czarnej chmurze dają. Nie ma szans, żeby je zobaczyć. 45 minutę dają. O, tu idą. Wybiły się. Jaszcząbek jakiś przeleciał. Tamte co 5 czy 7 dawały osobno, to już są z nimi. Tak mi się wydaje. Z
pocztowych nic nie dotarło. O, mój koka spod dachowiec. Ojca wczoraj złapałem, wpuściłem do gołębnika, otworzyłem ten gołębnik w woliernie. Wyskoczył przez pałąki, fartnęło mu się. Matkę wywiozłem, tam gdzie gołębie były kupywane i nie wróciła. No, zaczęły latać gołębie. Pracują pięknie. Panowie, co tu nagrywać? Zasuwają. Pauzujemy, zobaczymy, ile mnie interesuje, ile dzisiaj wylatają. Pauza. Panowie, z 2 minuty je szukałem, żeby pokazać. Jestem tu pod sklepem, po fajeczki. A one pracują. Tam pracują. Jeszcze pracują. Widać tu je. Tu je widać. Pięknie dzisiaj. To jest na dwójce na przybliżeniu. Bez przybliżenia tak, panowie. Tutaj ma sąsiad. Tu jest sklepik taki. Ślicznie dzisiaj. Widać. Panowie, pokażę, która jest godzina w samochodzie. Żeby nie było, bo to jest radio. I oczywiście stosuję ASKO. 10:52. Dochodzą bez 4 minut, chodzą godzinkę. Tutaj jeszcze raz je pokażę. Tu w tej chmurce gdzieś. Jestem daleko stąd. Ja myślałam, że pan gdzieś upłynął, że panie Danielu. Tutaj widać. Nie widziałam tyle lat. No, to praca. Dobra, pozdrawiamy, nagramy jeszcze u mnie. Dam pauzę. Gdzie ten pan Daniel zginął? O, tu je widać. Jestem, panowie, pocztowych nic nie wróciło. To szybko jeszcze. Jeszcze coś może dojdzie. Flagi nie będę czarnej szył, żałoby nie ma. Brakuje tylko 9 sztuk. Wróciłem ze sklepu, byłem po fajki. Pokażę jeszcze raz, która dokładnie. O 10 były 2 puszczone. Chodzą godzinę i 1 minutę. Może pobiją rekord. Ich rekord to był godzinę 8 w tym roku. Jest 11:03. Ale gołębie tutaj są. O czym tu gadasz, panowie? Gołąb zdrowy tak chodzi. Niewytrenowany. Ile go trenowałem? Tydzień? Jeszcze tydzień temu, zobaczcie filmy. To było 5 lotek. Wszystko praca. Jeszcze raz praca. No i musi być zdrowy gołąb. To jest podstawa. Jakbym tamtych nie zlikwidował, to by mi tak na pewno nie latały gołębie. A ty mi, kolego, pisałeś, że nie mam litości albo serca. Te, co 2 tylko zeszły, to jeden jest u gębniku, panowie, a drugi ten, co wskoczył pod zaciąg, nie może wyjść, bo przez siatkę wskoczył. A gołąbki tak pracują, bo w sklepie. I stamtąd nagrałem. Berlinka wyrabia się, dzisiaj godzinę daje, panowie. Jak ktoś nie wierzy, zapraszam na lot. Tu nie będzie lot konkursowy. To normalnie gąbki bez gwizdu, bez szmaty. Otwierane. Dobrze, że wczoraj, a wczoraj chciałem złapać 2 murzyny i dać tam na stare pole. Bym stracił dobre gołębie, panowie.
Wszystko zależy od hodowcy. Nie sprawdziłem pogody, widzieliście jak lało. On stracił dwa gołębie. Obernika po godzinie już jest na dole, widzę ją. Już ją widzę. Tamte jeszcze pracują. Miałem dzisiaj im dać lot, ale przez wczorajszy lot nie lecą. Nie wiem czy jutro polecą, muszę zobaczyć pogody. Zmarnować to nie sztuka, dobre gołębie. Ale ta piątka i tak idzie. Trzy murzyny i dwa bociany na 100%, jak będzie lot z pocztowymi. No jest, także ich momentami nie widać. Tutaj idą. Przybliżymy, to zobaczycie. Bez przybliżenia nie ma szans. Dobra panowie, zobaczymy ile wylatają, nagramy. Zegarek z radia był o 10:02 puszczone. Przekroczyły godzinę. Rekord chyba dzisiaj walną. Pokonają tą godzinę 8. Ale pięknie idą na sąsiada. Nie wiem czy widać. Tam gdzieś są. Poszły na niego. Pobił rekord dzisiaj. Wracają. Na maksa przybliżone. Aż telefon się... Tu gdzieś idą. Ale na przybliżeniu ledwo je widać. Bez przybliżenia. To idą. Pobił rekord panowie. Godzina 15. Jest 11:16. 10:02 były puszczone. Nie widzę ich momentami. O tu są. Panowie, nie sztuka wejść na wysokie drzewo, sztuka z tego drzewa zejść. Bo z dołu wydaje się, że jest nisko, ale z góry jest tragedia. Jak kto wie o co chodzi, to wie co powiedziałem. Jeszcze półtora tygodnia temu latały na 5 kupek, 5 stad. Latały jak ściekłe nietoperze. Takie wyrobiłem. Nie chodzi o latanie, chodzi, że w grupie chodzą. Tak jak powiedziałem, mieszkają razem, razem kręcą. Ale poświęciłem troszkę pracy, filmów trochę wrzucałem, ale to co z nimi robiłem, to by wam, to co wszystko bym nagrywał, to by was zanudziło. Ale za to miałem żonę, że tylko gołębie i gołębie. Ale jest efekt, panowie. Poświęciłem trochę pracy i serca w nie. Wczoraj Rumunka czerwona zjechała po jakimś czasie. Dzisiaj z nimi normalnie daje. Te zaznaczę, co zjechały. Łapciatych tam jest parę sztuk. Tam mam dużo do sprzedania jeszcze gołębi. Z tych też coś jest do sprzedania. Wszystkie tak chodzą gołębie. No murzyny tak nie chodzą panowie, bo to jest murzyn. Ale Budapeszt tak jest zdrowy i trenowany, tak będzie chodził. Oczywiście nie każdy chodzi w Budapeszt tak jak powinien. Tutaj gdzieś dają. Zaczyna chyba kropić. Dobra panowie, pauzujemy, bo to co tu nagrywać. Jak rozrywają niebo, niebo aż gada. Ciągiem idą, ciągiem. Coś ich wystraszyło tam w górze. Ogon jest z tyłu, widzę. Patrzcie. Ale tak poszły teraz, że na maksa przybliżone i nie widać.
No dzisiaj ich pogrzało, nie? To co będzie za parę dni, jak spierzeją panowie. Wycieczka gwarantowana. Ale co wróci, to wróci. Elbląg będzie cały ich. Dobra, pauza. Panowie, i po locie. Ta chmura, co tu idzie, nakryła gołębie. Są między dwoma chmurami gołębie. I po gołębiach. To tylko zostaną chyba filmy. Nie ma lotu. Gołębie są nad tą chmurą. Zginęły. Zobaczymy, co przyjdzie. Nie wiem, ile ich tam jest. Ale dobrze, bo się trzymają razem. I chmury idą, i po gołębiach. Dobra, jak się pokażą za jakiś czas, panowie, to nagramy. Panowie, po 10 minutach wyskoczyły z chmury. Z tej chmury wyskoczyły. Nie wiem, czy je widać. Ale jest jeden plus, że się trzymają razem wszystkie. Bo jakby się rozwaliły, to na bank by były. Manko. Chmura przeszła i gołębie się pokazały. Trudno się by stało i tyle. To był uczuł murzyna. O, panowie, jest i zjeżdża. Już ją widzę, berlinka. Ale wytrzymała ponad godzinę, aż jestem ciekawy, która jest godzina. Zaraz zobaczę. Zjeżdża. Ona jest bardzo dobra lotniczka. Słońce teraz, ja nie widzę, czy dobrze widać gołębie, czy nie widać. Zobaczcie, muszę iść w cień. Muszę gdzieś iść w cień, żeby je nagrać. Czekajcie, dam pauzę. Jestem, panowie, w cieniu. Ale to ich nie widzę momentami. Tu gdzieś dają. O, tutaj. Na maksa przybliżone. Aż się marzę. Cofniemy przybliżenie. Ciekawe, która jest godzina. No, chmury idą straszne. Ale się chyba zędzierzyły troszkę. No, zaczęły latać, panowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Albo Kąciaty zszedł, albo berlinka. Zaraz zobaczymy. Schodzi coś. Nie będę wymieniał po kolei, bo to zabraknie czasu. Ale wszystkich poza. Z 4-5 sztuk zjechało kąciatych. Z tych gołębi. Ale lot jeszcze siedzi u góry. Na przybliżeniu strasznie marzą ten. Ja ich momentami nie widzę. A tu są. Nie ma szans, żeby ich łapać. Idę po markera, panowie, tak to powchodzi. Zobaczę, które schodzą.
Sprawdzajemy, zobacz. Tu trzy są. Tak jak mówiłem, kąciate zjechały trzy. Raz, dwa, trzy. Dopiero trzy zjechały. Latają razem. Muszę je zamarkerować. Znak im zrobię czerwone. Usiądą drugi raz po godzinie. Idą do zlikwidowania. Zobaczę jeszcze, jakie mają lotki. Zobaczymy tylko godzina, która jest. Panowie, jest kolejny pocztowy. Jest kolejny pocztowy. Zobaczcie, przyszedł. Aż serce normalnie, aż się człowiek cieszy. Chodź, 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 chodź. Siwek. 8 jeszcze brakuje. Kurczę. Jestem zadowolony z tych pocztowych, panowie. Siada, hop. Siwek. Chodź, 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 chodź. Zobacz, która godzina tylko. 11:28. Chodź, 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 chodź. 11:28. No to półtora godziny prawie. I zjeżdżają trzy kąciate, panowie, dopiero. Wezmę markera. A tamtym nie ma szans, zobaczcie, co to. Dzisiaj porąbało je. Bez 3 minut, 4, półtora godziny. Już idę, proszę pani. Idę już. Pauzę do domu. Wskoczył siwy, panowie. Zobaczcie, jaki głodny. Chodź, 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 chodź. 8 jeszcze. Niech się stopuje. Ale panowie, chmura nakrywa znowu gołębie i zrobiła zamieszanie. Jest pół tylko lotu. Gdzie pół? Gołębi nie ma. Jest troszeczkę, ale teraz jeszcze wyżej chodzą. Pół lotu. Idzie kolejna chmura, ta duża. Nie mam co nagrać, bo gołębie są nad tą chmurą. Może być lot dzisiaj katastroficzny. Nie są razem. Coś ich u góry rozwaliło. Jest tragedia, widzę. Dobra, zjechały te trzy. Wezmę markera, zaznaczę je. Tutaj są, ale to nie są wszystkie gołębie, panowie. Jedne są jeszcze wyżej. Mogą być w tej chmurze. O, są tutaj, są, wyszły z chmury, panowie. Wyszły gołębie z chmury, tu pokażę. Ale coś się rozwaliło u góry. Wyskoczyły z chmury. Tamte są bardzo wysoko. Nie wiem, czy je widać. Nie sięgnie nawet ich telefon. A tu jest jedno słabo niżej. Wystraszyły się czegoś. Są dwa loty. To jest dobrze. No i teraz w zimę tak zgonię. Niech śnieg spadnie i po gołębiach. Dobra, panowie, pauzujemy. Biorę markera. Panowie, 7 sztuk zjechało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 sztuk. Łapciaty, muszę go obciąć. Łapcie. Tu bardzo ładne Budapeszty, one były lotowane, bo są na niebieskich skówkach, fajne samiczki. Ten zjechał z tego powodu, panowie, bo ma tu, patrzę, jajko jedno. I siedział na nim. I tu zjechał ten. Dobra, panowie, zaraz pokażemy, jak tamte lecą, czy przyszły z tych chmur. Panowie, jestem, zjeżdża lot, ale to nie wszystkie. Gołębie w chmurach jeszcze są chyba. Zobaczcie, jak rozwaliło je. Zobaczcie, która godzina. Ale tam u góry jeszcze widzę parę sztuk jest. To nie wszystkie gołębie. O, tu wyleciały z chmury. Zaraz tylko zobaczę, która jest godzina i kończę to nagranie. Pocztowych nie ma, jest tylko ten jeden siwy. Ile one dzisiaj wylatały? Włączymy radio, żeby była prawdziwa godzina.
11.45, 11.40, przepraszam, 11.43. To wylatały godzina 40. Lot dzisiaj godzina 40, jeszcze nie ma wszystkich gołębi. Te pierwsze zjeżdżają po godzinie 40 minutach. Tu widzę dwa małe stada, ale to nie wszystkie są. To nie wszystkie gołębie, panowie. I tak to jest właśnie z tymi chmurami. Co z tego, że dobrze zasuwają, jak chmury nadejdą i leżymy. Tam są jeszcze wysoko parę sztuk, pokażę. Dwa małe loty. Jeden z chmury i tutaj drugi. Ale to nie wszystko, gdzie to? 200 gołębi. 60 siada. Godzina 41. O Jezu, jeszcze wody wlazłem. Pierwsze stado siada. Gołębie zostały rozwalone. Chwilkę poczekam, jeszcze popatrzę. O jest, następne. Trzy już widzę stada. Coś ich w górze rozwaliło. Ale to nie wszystkie. Dobra, panowie. Ja muszę policzyć te gołębie. Podobno się schodziły. Pierwsze usiadły po godzinie 40 minutach. Gołębie jeszcze chodzą i nie ma wszystkich. Pobiły rekord dzisiaj. Bez gwizdu, bez szmaty. Czekajcie, jeszcze poszukam, może będzie jakiś lot z tych chmur. Jest, panowie, lot. Z chmury wyskoczył. Tu są te dwa małe. Jeden usiadł, a tam jest bardzo wysoko. Z 50. Pokazały się. Pokażę tu gdzieś, o tutaj, o tutaj dwa już są w dachu prawie. Jest, jestem zadowolony, panowie, tragedia naprawdę z tymi Budapesztami. To się w górze rozwaliło. Jest 11.47, godzina 45 minut, gołębie jeszcze zasuwają. Są trzy lotki, chmura zeszła i pokazały się gołębie. Tamty, zobaczcie, nie było. Dobra, panowie, kończymy na dzisiaj. Tu jeszcze kręcą. Pocztowy jeden doleciał. Czyli brakuje 8 sztuk, panowie, tego wpuszczę. Pewnie pić mu się chce. Nie ma. Do wieczora jeszcze może coś dojdzie. Pozdrawiamy. Szymel mógłby dojść. Tamty zjeżdżają. O, te też już schodzą, panowie. Schodzą, schodzą. Ale coś ich rozwaliło u góry. Tu jest jeden locik. Drugi locik tu. Tutaj. I tam bardzo wysoko jest trzeci. Czyli czwarty, bo jeden usiadł. Właśnie tych gołębi nie było. Pozdrawiamy. Dzisiaj je policzę na 100%. Do zobaczenia. Wszystkich pozdrawiam. Kolegów, koleżanki. Pisać komentarze, panowie, odpiszę, muszę, tam mam zaległości trochę. I tak to wygląda. Jestem zadowolony z Budapeszta na razie, bo może być moment, że będzie flaga szyta i będę szukał lotu, albo będę musiał murzyny nauczyć i tak samo chodzić, ale murzyna tak nie nauczę. Godzina 45, jeszcze nie siadły. Dobra, do zobaczenia. Panowie, myślałem, że już wszystkie gołębie, a tam jeszcze się pokazał z chmur kolejny lot, piąty. Nie wiem, czy widać. Siedziałem sobie, chciałem to wgrywać, ale patrzę, patrzcie, zjeżdża kolejny lot. Gołębie już trochę posiadało. Te się zgrały. Jeszcze chodzą, zaraz pokażemy w gołębniku, ile ich jest. Jest godzina, już jest później. Jest kolejny lot. Co się rozwaliło u góry? Muszę jednak policzyć. Jest 11.55. Jest kolejny lot, zjeżdża z chmur. Nie wiem, czy widać. Zaraz się złapią. Tu jest ten locik.
bo ten to latał, to się złapały te dwa, ale tam bardzo wysoko. Setka jest w gołębiku na pewno. Gołębiwo zjechało trochę. Tam pauza, pokażę wam. Jestem, panowie. Tu jest gołębi. Zaraz je policzę. 5 jest na budzie. Czekajcie. 80 gołębi jest. 70 chyba 5. Ale coś tutaj jest, panowie. 85, 75. 75 i 4 to jest 79 gołębi w gołębiniku. Ale dwa loty jeszcze chodzą. Będzie 2 godziny. Zobaczcie. Tu jest jeden, a ten co zginął tu jest. O, jaszą tam nad nimi daje. Nie wiem czy widać, czy soku. Soku jakiś. Gołębiny wchodzą. 79 gołębi już jest. To jest ponad 130 jeszcze w górę. Zaczynają zaraz 2 godziny. Nie wiem gdzie tamte. Giną w tych chmurach, panowie gołębie. Znowu zginęły. Tu taka czarna idzie. Czekajcie, jak je znajdę, to zaraz zagram. Znalazłem je, tutaj są. Te są nisko, ale czarna chmura idzie. A tamte? Tamtych znowu nie ma. Nie ma sensu nagrywać, bo to... A nie, tam idą bardzo wysoko. Tutaj, o. Ja nic nie widzę. Jedne tutaj tańczą, a tamte, o tu, o, tu gdzieś. W tej chmurce. Niech zjeżdżają już. 2 godziny lotu. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Tylko jeszcze na koniec pokażę, która godzina. Panowie, nie muszę pokazywać, bo słychać dzwony. Powinna być 12. 12.01. Gołębie na górze. Te już zjeżdżają. Ale jeszcze nie tak szybko. Tamte ponad 130 sztuk, ponad 2 godziny. Za minutę będą równo 2 godziny. Za czym zajdą, to na bank będą 2 godziny. A tamtej w ogóle nie widać. Tak je znajdę zaraz, albo znowu z chmurą poszło. Pan Tosz. To są Budapeszty właśnie. Dzisiaj lot 2 godziny. Patrzcie, jak żółte. Czaposzu, żadnego czaposza nie ma na gołębi. Jeden chyba był tylko z czarny. Zaraz jeszcze raz znajdę i kończymy. Nie znalazłem tam tego lodu, panowie. Ten jest w dach wjeżdża. Niech się dają, wyrobiły 2 godziny. Jest jakiś pocztowy, panowie, nie wiem czy to mój. Tamtego nie widzę w ogóle lotu. Tam 50 powinna być u góry. Tak mi się wydaje. Ale znowu podnoszą się, nie chcą coś. Nie ma tamtych. Takie chmury poszły, panowie. I gołębie mogły iść. Dobra, jeszcze chwilkę poczekamy, zobaczymy. Te nie wjeżdżają w dach. Wylatały 2 godziny, szacunek dla nich. Panowie, po 10 minutach dobrych, jeden się tylko pokazał z tamtego lotu. Tam 5 gołębi jeszcze zostało. Gorsza adrenalina niż na tym locie, jak takie chmury są.
Niebo się zrobiło troszkę czyste, ale gołębi nie widać. 50 gołębi jeszcze jest u góry. Albo w chmurach, albo wyżej. Jeden tylko widzę, jednego, ale nie sięgnie jego telefon. Poczekam jeszcze chwilę i to zgrywam. Ponad 2 godziny. Masakra, już dzisiaj drugiego oblotu nie robię. Musi być ładnie. Nie ma opcji. Jest, panowie, lot. I dwa zjeżdżają. Przyszły. No kurwa, za przeproszeniem, pogrzane gołębie. Podnoszą tak adrenalinę. Nie widać ich. Zobaczcie tu. Przyszły. Ponad 2 godziny. Nie ma szans, że je drugi raz puszczę. Tu rumun zjeżdża. A tamte świry? Już ich znowu nie widzę. Tam są. O, tam o, idą. Tam w tej chmurze są gdzieś. Poszły na sąsiada. Dajcie spokój. Panowie, czarno się zrobiło. 4 gołębie zjechały. Tutaj kołują. 4, tak. Z tego lotu. A gołębi nie widać. Chmury przyszły i... Zobaczcie, jak czarno. Czarne chmury. Są 4. Tylko z tamtego lotu. Jestem ciekawy, która godzina. Nie ma lotu. Zaraz pokażemy, która godzina. Cztery sztuki tutaj dają. 12:20. 2:15. Jest czwarty, piąty? Nie. Myślałem. Ale nie ma lotu. Z 50 gołębi poszło. Jeszcze pracują w tych chmurach. Wiatr się zrobił. Chmury nadchodzą. Gorsze od śniegu te chmury. 4 tutaj zjeżdżają. Po 2 godzinach. Czekamy jeszcze cierpliwie. Po jakimś czasie, panowie, dotarły jeszcze 2 gołąbki. Jest 5. Ale lotu nie widać. Panowie, ja teraz już rozumiem tych, co chodzą na ryby. Siedzą nad tym stawem, patrzą na ten spławik. Mówię, że są jebnięci. To tak samo jak ja, panowie, patrzę w to niebo od godziny 10, a jest 12:30 prawie. I czas leci jakoś. To ja ich rozumiem, tych, co chodzą na ryby. Szacunek. A ja wyglądam, szyja aż boli. Ale gołębie zaczęły mi mocno chodzić. Już nie będę puszczał ich, jak będą chmury. Na bani się będą plecy. O, jeszcze jednego widzę, bardzo wysoko. Soku musiał je rozwalić. Wszystko wraca. 2 widzę, 2 zjeżdżają. Dobra, panowie. Chwilę jeszcze poczekam. Lotki nie ma. Tam były czaposze, widziałem rumuny. Muszę jednak policzyć. Ta piątka co lata, nie chce usiąść. Zjeżdżają 2. Jeszcze 2 kolejne. Zaraz dogramy, jak zjadą. Zjechały te 2, panowie. Do tej piątki. Nie wiem, czy widać. Czarno się, a z tej chmury zjechały. Czarnej, z góry. Ta piątka jeszcze nie usiadła. Raz, 2, 3, 4. 6 już ich chodzi. 7 tutaj. Jeszcze jest 45, jeszcze u góry jest. W tej czarnej chmurze są gołębie. Siódemka już chodzi, panowie. Ponad 2 godziny. Daj spokój. Szyja już mnie boli. Tego patrzenia. O, jest kolejny. 8. 8 zjeżdża z tej chmurki, widzę. Dobra, panowie.
co ma być, to będzie. Czym chciał, jakby się pokazała, ale już wątpię chyba w nie. Dużo jest młodziaków, takich mocnych huków. O, zjeżdża kolejny. Tu jest 7 i kolejny zjeżdża. Koloru żadnego jeszcze nie widać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 jedzie. Jeszcze te nie usiadły. Zaczyna kropić. I będzie dupa. Dobra, panowie, pauzujemy. Panowie, 9 sztuk tylko z nich zeszło. Nie chcą jeszcze usiąść. Krążą w dachu, krążą. Nie wiem, co im się stało. 9 tylko zeszło z tamtego stada. Pokażę godzinę i murzyna puszczę pod zaciąg, żeby widziały z góry. Nie ma szans tamtego lotu. Nie wiem, co jest z gnębiami. 12:37, pokazywałem, bo 20 jest. 17 minut minęło. Dochodzą te 2,5 godziny. Ta ostatnia drużyna. Ale jest czarno, panowie, o czym tu gadać. Będą baty. O, jeden zjeżdża dopiero. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 albo 9. Zjeżdżają dopiero, dopiero zjeżdżają. Po 2,5 godziny. Zjechały gołębie. Po 2,5 godziny. I cisza, nie ma lotu. Idę zobaczyć, czy jest żółta czapoczka. Ona z nimi chodziła na bank. Dobra, panowie, wgrywam, to nie ma sensu nagrywania. Znowu będzie długi film. Zobaczy, co przyszło. Te, co teraz skakują, już skoczyły, 2 tylko zostały. Dobra, panowie, deszcz zaczyna padać i będzie dupa. No, już zaczyna. Nie ma, panowie, żółtego czaposza, paru czaposzy nie ma, 2 Rumunów nie ma i Budapesztów. Gołębie są w górze ponad 2,5 godziny. Tam się robi pogoda, a tutaj jest tak czarno. Dosiad otworzyłem, ale zaciąg zamknięty jest, żeby nie połapać. Zobaczymy. W następnym filmie powiem, czy doszło, czy nie doszło. Nie widać gołębi. Pocztowe też nie dochodzą. Jest tylko jeden, zaczyna padać. I locik poszedł, malutki. Dobra, pozdrawiamy, wygrywamy. Nie ma co szukać gołębi na brzegu, szyja boli. Do zobaczenia. Panowie, wgrywałem film. Jest godzina 13. 2 usiadły gołębie. I się pokazał lot. Tu 2 zjeżdżają, pokażę. Tu gdzieś chodzą. No, 3 godziny prawie chodzą. Pokazał się lot. No, podniosły mi ciśnienie bardzo mocno. Już byłem wkurzony. Jest lot. Nie wiem, czy go widać, ledwo go widać. Te chmury wypadły. O, zadowolony jestem, panowie. Ale powiem wam, że miałem ciśnienie dzisiaj ostre, nie? Musiałem, aż zobaczcie, puściłem dosiad, ale go nie wypuszczałem, bo tam mam parę Budapesztów, które idą tak samo, latają do sprzedania. Ale jest lot, panowie. Nie wiem, czy go widać. Zaraz pokażę. No,
tak jeszcze dają, że jest lot. Parę pozjeżdżało, 8 i 2 teraz, to 10 zjechało. Tu gdzieś dają. Tak jest, tak jest czarno, że nie widać ich. O, tutaj są. Widzicie, panowie, jest lot. Przyszedł z tych chmur czarnych. Jestem zadowolony. Dobra, panowie, pozdrawiam wszystkich. A jeszcze pokażę tylko w aucie, która jest godzina. Tu dwa zjeżdżają. Nie ma dzisiaj już oblotu Budapeszta. No, zaskoczyłem. Dzisiaj mnie gołębie rekord pobiły. Pocztowe coś doszło. Nie, chyba jest tylko jeden. Szyja mnie boli. Brzuch mnie boli. Panowie, niech się włączy radio. Zjeżdżają. Zjeżdżają, lenie. Za 4 minuty, za 6 minut 13. 3 godziny lot Budapeszta. Tutaj jadą, zjeżdżają małpy. Widzicie, jak zjeżdżają? O 10 były dwie puszczone. Tu jest parę sztuk. Dobra, panowie, wgrywam ten film. Już wgrywałem dwa razy go. O, tu już dwa siadają z tych. Usiadły na swoją stronę. Dwa usiadły. I tam Czaposz skoczył wcześniej Budapeszt, bo się wgrywał. Ale coś tam im nie pasuje. Znowu idą. Dobra, ale są, pokazały się, panowie. Jest wszystko w porządku. Pozdrawiam. Powinny zejść.